Postanowiliśmy skończyć ze stereotypem, że seniorzy są chorzy, że siedzą u lekarza, bo to jest nieprawda, my to widzimy codziennie w naszej pracy. I dlatego chorzy przez samochód, dosyć stare polskie słowo, które oznacza aktywnych, energicznych i żwawych ludzi. I pokazujemy tutaj dzisiaj, że warto wyjść z domu, żeby się aktywizować, żeby skorzystać z naszej oferty i żeby w te wakacje też pobawić się z ludźmi w poszczególnych dzielnicach. Ja się czuję bardzo młodo i dlatego mi to tak dobrze wychodzi. Dużo zawsze jestem w ruchu. No nie sprawia mi to kłopotu, jak na razie. Trochę rozluźniliśmy mięśnie, poskakaliśmy, niektórzy nawet tam zumbę próbowali nam wciągnąć do zabawy, także pozytywnie. Nie ma bariery, to nie jest powiedziane, że jak ktoś ma 70, to nie będzie ćwiczył albo nie będzie umiał pływać, jak się uczył. I kondycje się wyrabia praktycznie sukcesywnie ciągle na treningach. Ruch to zdrowie i warto ćwiczyć, także polecam, żeby wszyscy się zdecydowali na takie ćwiczenia. Za 2 tygodnie spotykamy się w Starochorzowskim Domu Kultury, następnie spotkamy się w kompleksie sportowym Hajduki, a na koniec finał wielki w Parku Róż. Każdego zapraszamy od 15 do 18, wszelkie atrakcje są bezpłatne. Myślę, że i mali, i duzi znajdą coś na pewno dla siebie.